Nie chcemy się bronić, już mamy dość bronienia się. My chcemy zacząć grać piłkę i atakować. Musimy jeszcze trochę pracować, żeby takie mecze wygrywać, ale ja naprawdę jestem w dobrej myśli. Ta drużyna jest nowa, młoda i przede wszystkim bardzo ambitna. Wiadomo, że teraz ten wynik, można powiedzieć, że nas nie zadowala, a ten jeden punkt może być w przyszłości bardzo cenny. Z mojej perspektywy ja tak odczułam, że to jest tylko jeden punkt, bo tak czułam, że stać nas było na więcej. Życzę wam dużo odwagi i dużo mądrości. Bawcie się dzisiaj, niech to będzie wasze święto. Dajcie z siebie wszystko od początku do końca. I pamiętajcie, za każde dobrze wykonane zadanie zawsze jest nagroda, prędzej czy później. I na co dzień mamy możliwość grania na takich stadionach. Cieszmy się tym, bawmy się, żeby to był spokój. Zróbmy to dla siebie, dla tych rodzin, dla naszych znajomych, którzy tutaj przyszli. To wygramy! Jedna rzecz, jak one wprowadzają piłkę, to już czasami dziewczyny, bez względu na to, czy to jest siódemka, czy to jest dziesiątka, ta, która jest najwyżej w środku, musi do niej wyskoczyć, bo ona sobie swobodnie środkiem wprowadza. Czyli teraz już nie patrzcie na pozycję, tylko musi być doskok, żeby ją wyhamować, ok? Nie puśćcie tego, bo naprawdę bardzo dobrze to wygląda, ale dziewczyny, też jak jesteśmy wysoko, to co robi Dudi i to co robi Messi, jesteście blisko, nie pozwalacie im się odwrócić, to jest jedno, ale pamiętajcie o drugiej piłce, ok? Bo tam zebraliśmy naprawdę bardzo dużo drugich piłek i musimy to kontynuować, czyli ciągle Ada, Gaba,
Głowa do góry patrzycie. Dominika, super parę razy tam zeszłaś. Więcej musisz jeszcze tych opcji dawać w bocznych sektorach. Tam jest tyle miejsca. Ej, dziewczyny, druga głowa. Poruszaj się, Łaski, każda, 5% więcej. Na pewno patrząc na cały kształt drużyny, to myślę, że pokazałyśmy ogromną odwagę, atakowałyśmy i przede wszystkim jako drużyna zrobiliśmy ogromny postęp. W pierwszej połowie naprawdę mieliśmy dużo fajnych sytuacji, szkoda, że nie wykorzystałyśmy tak i uprowadziłyśmy tę grę, a tak w drugiej połowie troszkę też dałyśmy się spłamsić. Szkoda na pewno sytuacji, które sobie stworzyłyśmy, bo cały czas do końca wierzyliśmy, że ta za chwilę bramka wpadnie. Więc szkoda, że zabrakło trochę tego czasu. To jest cały czas nad czym pracujemy, żeby było więcej spokoju, żebyśmy więcej utrzymywały się przy piłce, że nie chcemy się bronić, już mamy dość bronienia się, my chcemy zacząć grać piłkę i atakować, i ryzykować, i podejmować jakieś trudne decyzje. No taki jest sport, ale uważam, że musimy to robić, aby wejść na poziom wyżej. Bardzo tego potrzebujemy. Cieszę się na pewno tym, że ta piłka kobieca się zmienia, że z miesiąca na miesiąc przybywa nam kibiców. Oczywiście, że obiekt zrobił na nas ogromne wrażenie i kibice wspierali nas i to nas ciągnęło przede wszystkim w tej pierwszej połowie. Dziękujemy bardzo za obecność, za kibicowanie i oby więcej było takich meczów. Małymi kroczkami to wszystko idzie do przodu. To jest to, czego chcemy tak naprawdę i o co walczymy, dlatego bardzo, bardzo się cieszymy z tego powodu, ale mam nadzieję, że to się nie zatrzyma, tylko to będzie szło cały czas do góry. Musimy jeszcze trochę pracować, żeby takie mecze wygrywać, ale ja naprawdę jestem dobrej myśli. Z meczu na mecz jesteśmy coraz lepszą drużyną, ale musimy mieć świadomość też, że trzeba wykorzystywać sytuację, że trzeba wybiegać 93 minuty po czas. W dobrym tempie. Zrealizowaliśmy większość założeń. Brawo!